I know what you're thinking. You're thinking Ice Crown Rare Hunt Guide. Why? It's all gonna be done in a few days. I know. Explanation will be in this video. I will be talking my native language only because I don't see any of my English-speaking followers interacting with my video, so I don't actually know if there is a need for me to speak in English. If you want me to speak English in my videos, just put a comment and then I'll upload English subtitles, and from the next video I will try to speak more in English. But now I will swap to my native language. Więc wiem, wiem, pomyślicie sobie, że ja, po co taki guide, jak to za chwilę będzie koniec, nie? Tak samo jak powiedział właśnie gamingowy kocur, że respawn był 20-minutowy, więc to był idealny czas dla youtuberów, żeby coś nagrywać przy okazji edytować. I w sumie to nawet nie miałem zamiaru nagrywać, ale jak sobie czekałem między rarami przy komputerze, to stwierdziłem, a w sumie nagram sobie, why not? A że mam taki kompleks OCD, jak już coś zacząłem nagrywać, no to teraz szkoda, żeby leżało na dysku, więc trzeba to zedytować i wrzucić sobie na YouTube'a, nie? A może akurat coś, ktoś, gdzieś, z kimś. Nie wiadomo, więc no więc to jestem, no i wszystko. Może nie będę przynudzał. Myślałem, że może powiem sobie o sobie kilka słów, wyjaśnię, kto ja jestem, skąd i dlaczego, ale z drugiej strony, jak padnie jeszcze więcej pytań, to może wtedy zrobię osobne wideo, takie bardziej intro in depth. Jedyna rzecz, to wczoraj jak graliśmy z moją gildią sobie, nie, chyba rozmawialiśmy na Discordzie. I właśnie padło pytanie, że mnie chyba Warcraft bardzo pochłonął. Więc tutaj chciałem jeszcze raz sobie zaznaczyć, że z jednej strony tak, Warcraft mnie bardzo pochłonął, ale cały czas od tych 15 lat na casual slash noob levelu. Czyli gram w sumie Warcrafta codziennie od tych 15 lat, ale niestety odkąd jestem w Anglii, bo zacząłem grać, jak przeprowadziłem się do Anglii, Leeds, Yorkshire, the best place on earth. Yorkshire! No to grałem i pracowałem, nie? Przez to, że pracowałem na takich shiftach, jak pracowałem, czyli to były popołudniowe shifty, mogłem grać dużo, ale niestety nie mogłem wbić się w żadną grupę raidową, więc mój gameplay w sumie to w większości obraca się wokół casual gaming. Byłem na kilku rajdach, oczywiście robię dungeony, ale to z tym wszystkim pomaga mi właśnie retail i looking for group. Nie mam na tyle stałego shiftu takiego, żebym mógł wbić się w jakąś grupę rajdową i mógł robić te same dni w tygodniu regularnie, bo mi się to, mam taki przesuwający się shift, więc za każdym razem mam inne dni wolne, inaczej pracuję, do tego jeszcze przychodzą obowiązki rodzica i tak dalej, więc no, niestety nie mogę się wbić na ten poziom pro od 15 lat noob and proud. I tyle, dobra, nie będę przynudzał. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to wrzućcie sobie w komentarzu. Może to wszystko zbiorę do kupy i odpowiem wtedy w jakimś innym filmiku na ten temat. Jeszcze odnośnie mojego uzależnienia od Warcrafta i dlaczego tak, a inaczej, planuję zrobić inny film, ale to jak się wyleczę po kacu. Żartowałem. Nie mam kacu. Dobra, oglądajcie lub nie oglądajcie. Róbcie co chcecie, zrobiłem materiał, nagrałem materiał, więc go edytuję i wrzucam na YouTube'a, a co się z nim stanie, to już mnie nie obchodzi. Pozdro 602900 for the horde.
Excuse me. Bad news, everyone. Thank you.
Frost something good to eat. Before your very